Sejt od meczu z Siarką minęły już 2 dni, ale zapytam Cię, czy przynajmniej w ten niedzielny wieczór czułeś się bohaterem Włocławka? Powiem szczerze, może trochę się czułem, bo ten mecz zagrałem, może mecz życzę do tej pory. Zagrałem 11 lat, jestem w tej koszykówki, grałem. Udał mi się ten mecz, moi koledzy, którzy mnie szukali na boisku, podawali mi piłkę, byłem otwarty pod koszem, po prostu i miałem ten swój dzień. Wykorzystałeś też no, swoją szansę, bo nie było paru zawodników. Jak tobie się grało, wiedząc, że jesteś podstawowym, w zasadzie nawet jedynym środkowym, że na tobie jest duża presja? Szczerze powiem, cały dzień przed meczem nie mogłem się skupić, byłem nerwowy, bo wiedziałem dzień wcześniej, że Korsler nie ma i Nick Luisa nie ma, że jest duża robota na mnie ten mecz, że muszę się bardzo skupić do tego meczu, bo jestem jedyną piątką Kienland, który spróbował grać piątku, pomagali mi wszyscy, żeby nie złapać tej faulu. Chodziło mi najwięcej o to, że nie by złapał faulę, kto będzie grać. Ale udało mi się jakoś odgrać obronę, zatrzymać te nieowe wysokie zawodniki bez faulu i dzięki, że wygraliśmy ten mecz, naprawdę było ciężko, trudno zagrać. Teraz pytanie, jak długo uda się, no jeśli nie taką, to podobną formę utrzymać? Mam nadzieję, że już jest forma, że forma się już wróciła, bo miałem mieszkań czasu, byłem kontuzowany, w ogóle nie grałem, nie trenowałem, bo coś takiego jest bardzo ciężko wrócić do formy, po prostu do kondycji, do treningu, do tego wszystkiego, ale mam nadzieję, że już jest to jak przed sezonem, co było. I na koniec do Warszawy pojedziecie po pewne zwycięstwo. Jest szansa nawet na drugie miejsce. Jest szansa, zależy jak inni teraz zagrają zespoły. Jest szansa, to w niedzielę jest mecz z Warszawą, to nie jestem takim zawodnikiem, który już mówi przed meczem, co jak pogadamy po meczu, o tym meczu.